Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na terenie zabytkowego parku przy Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Parce. Cieszę się, że jest z nami dzisiaj gość specjalny, pan Artur Błasiński. Witamy bardzo serdecznie, brawo. Pan Artur biegacz, trener, lekkoatleta, mistrz wielu biegów, od właściwie 1000 metrów po maraton. Także założyciel wielu biegów, które w pobliżu nas w Radomiu, Biegam Radom czy Bieg Kazików. Zaprzyjaźniony także z klubem biegacza Star Pułaski Warka. Cieszę się, że przyjął nasze zaproszenie. Dziś w sposób symboliczny otwieramy strefę zdrowia i relaksu, taką małą mini siłownię dla biegaczy, dla ludzi, którzy chcą aktywnie spędzać czas w naszym parku. Jak Państwo wszyscy wiedzą, po parku biega wiele osób. Rano, wieczorem, weekendy, wolne dni. Wiele jest osób, które przychodzą do parku, żeby pobiegać, żeby pospacerować, ale też spędzić aktywnie czas. I wpadliśmy na taki pomysł, aby właśnie to dla nich przygotować takie miejsce na terenie parku, gdzie można zrobić rozgrzewkę, gdzie można zrobić potem po biegu ćwiczenia rozciągające. To też początek większej strefy, myślę. To na razie tylko 5 sprzętów, mini sprzętów do takich ćwiczeń rozciągających czy treningowych. Dziś pan Artur Błasiński pokaże nam, co można z tym zrobić, zademonstruje, trochę nam poopowiada o treningu, ale też poprowadzi rozgrzewkę, pobiegniemy po parku, myślę, że zrobimy około 2-3 kilometry i potem trochę ćwiczeń rozciągających. To teraz na strefę to Marcin zrobi zdjęcia, bo ty drugi raz będzie czekał. Żeby zrobić na małym odcinku, nawet 10 metrów, ale to robić w miarę poprawnie i technicznie. Technicznie przede wszystkim. No i taka rola jest naszych trenerów. Tutaj i pana Marcina, i ja przyjadę jako gość, który po prostu to zamonstruje i przekaże taką wiedzę. To niby jest to mały kroczek. Hop, 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 to nie musi być duży krok. To jest kwestia złapania rytmu. Trochę dalej, trochę dalej. Mały kroczek, mały, mały. Tu, hop. Hop! Mały, mały. Żeby tu rozciągnąć i żeby ten achilles i stopa popracowała. I w ten sposób. Nie tylko bieganie, bo to jest... W ten sposób. Hop, 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 hop. Bioderka wypychamy i tu, w ten sposób. I w tym momencie dopiero klepiemy. O, hop, 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 hop. My mamy czuć, że te czterogłowy pracują na tym mięśnie. Tak jak przez moment, żeby zawisnąć w powietrzu. Raz, dwa, trzy, cztery, pan. One, one. Zapraszamy! Software business! Hej, 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 hej! To spotkanie nasze uświetni dziś Miejska Orkiestra Moderato, która
pracuje przy Dworku na Długiej pod dyrekcją pana Artura Gębskiego. Witamy serdecznie i dyrygenta, i orkiestrę. Jak jeden z naszych lokalnych historyków kiedyś napisał, że warczanie kochają swoją orkiestrę. I myślę, że tak jest. Jesteśmy z was bardzo dumni, cieszymy się wami, chwalimy się wami. Tym bardziej jestem bardzo wdzięczna, że przyjęliście nasze zaproszenie i że ten dzień w parku, tą niedzielę w parku zechcieliście państwo uświetlić. Orkiestra zagra program rozrywkowy, ale też usłyszymy dwa polonezy i poloneza między innymi Wojciecha Hilara z pana Tadeusza, ale myślę, że wszystkie utwory będą wspaniałe, lubiane przez publiczność i zachęcam państwa do wysłuchania tego koncertu. Thank you.
tak jak polska tradycja nakazuje, żegnamy się marszem, marszem polskim, koncertowym, szlakiem Brdy, ten marsz się nazywa. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia. Bądźcie z nami. Do widzenia. Miejska Orkiestra Moderato, a w zasadzie młodzieżowa, działająca w strukturach Dworku przy Długiej w Warce. Proszę Państwa, i może jeszcze pokrótce, zanim oddam głos Pani Dyrektor, ponieważ zapomniałem uczynić to podczas koncertu. Przedstawię solistów, którzy wystąpili. Proszę Państwa, na flecie Marta Galińska, Kasia Kłos na klarnecie, Ola Widłak wokal, Mariusz Choma, saksofon tenorowy. Angelika Rutkowska, saksofon altowy. Na trąbce grali Gabrysia Wiadrowska i Daniel Gilarski. Na puzonie Tomek Mrozek. Na perkusji grali Kuba Regulski i Paweł Gębski. Na basie sola nie było. Wszystkiego najlepszego, dziękuję raz jeszcze. Teraz ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję całej orkiestrze. Dziękuję panu Arturowi Gębskiemu. Orkiestra jest wspaniała, gracie pięknie. Ja mogłabym was słuchać długo, myślę, że tutaj wielu z państwa. I nie dziwię się tym sukcesom zagranicznym, ale życzę państwu wielu sponsorów, dobrych sponsorów. Życzę państwu hojności władz miasta dla państwa i myślę, że ta orkiestra będzie się dalej rozwijała, wspaniale się rozwija. Także dziękuję, że pan Artur Gębski przyjął moje zaproszenie, że orkiestra przyjęła zaproszenie, że znaleźliście państwo czas. Maturzystom życzę, żeby były jak najlepsze wyniki, żeby się udało i żebyście potem dostali się na wspaniałe, wymarzone studia. Muzyczne nawet, proszę bardzo. Także dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, to nie koniec jeszcze. Jeszcze zachęcamy, abyście pozostali w parku. Zajazd na Winiarach serwuje coś z grilla, kiełbaski. Muzeum ma tutaj ciepłą kawę i herbatę. Jeśli znajdzie się grupa chętnych na zwiedzanie parku z przewodnikiem, to zapraszamy do spotkania przy namiocie muzealnym, a o 17:00 w Centrum Edukacyjno-Muzealnym koncert Ostatnia Paczka, Leszek Owczarczyk, Bogdan Zabała i Sławek Pilczuk.